W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o odnalezionym skarbie i to prawdziwym. Zapraszamy! Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikumyślnikczasu.com i dziękujemy za wszystkie komentarze oraz subskrypcje. Do subskrypcji oczywiście Was serdecznie zapraszamy, namawiamy, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami. No i oczywiście nasza zrzutka na Muzeum Stacjonarne. Wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy wzięli w niej udział. Oczywiście osoby, które chciałyby to zrobić, link pod tym filmem, jak również na naszej stronie internetowej, aby te sprzęty trafiły do prawdziwego muzeum, aby zostały dla przyszłych pokoleń. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek zaczyna się też troszeczkę inaczej. W okrojonym składzie, że tak powiem, moje kochanie się troszeczkę rozchorowało, stoi za kamerą, ale jeszcze nie przed kamerą. Także miejmy nadzieję, że niedługo będziemy znowu w pełnym składzie tutaj. A ja dzisiejszy odcinek zacząłem od słowa skarb. Czym może być skarb? To oczywiście wiemy. Skarby były różne, skarby były piratów. No, my w naszym starym audio też mamy swoje skarby, czyli rzeczy bardzo poszukiwane, praktycznie nieistniejące. Można powiedzieć, że ktoś kiedyś słyszał, że gdzieś coś takiego było, ale nikt tego tak naprawdę nie widział. No, ja też należę do tych osób, które o pewnych rzeczach słyszały, nigdy nie widziały, a teraz zobaczyłem. I chodzi tutaj o miłośników technologii DCC, o której będzie dzisiejszy odcinek, króciutko. A ta historia moim zdaniem jest również bardzo ciekawa. Pozdrawiam pana Piotra z Warszawy, który odnalazł u siebie prawdziwy skarb, czyli nową zapakowaną głowicę DC do magnetofonu DC-10 Technicsa. Cała historia zaczęła się jakiś czas temu, kiedy nasz bardzo dobry kolega Wiesiek, którego to serdecznie pozdrawiam, powiedział, czy nie chcemy do naszego muzeum Technicsa DC-10 uszkodzonego, bo on po prostu go naprawiał, nie będzie, głowic nie ma, wiadomo, sytuacja jest podbramkowa z tą technologią. Oczywiście bardzo się ucieszyłem, bo w stanie go jest bardzo ładny, więc mówię, postawimy na półkę, będzie bardzo ładnie wyglądał jako egzemplarz muzealny, niczego mu nie brakuje. I jak to nasz szczęśliwy los dla nas zadziałał? Okazało się, że po jednym z odcinków napisał do nas pan, właśnie pan Piotr z Warszawy, że odnalazł u siebie właśnie tą głowicę. I tu wam pokażę, jak wygląda kartonik, w które były pakowane głowice DCC. I że może nam tą głowicę oczywiście zarezerwować i możemy się za coś wymienić. Zamiana oczywiście doszła do skutku. Mam nadzieję, że pan Piotr jest zadowolony z polskiej miniwierzy, która przyjechała aż z Niemiec dla niego, a my otrzymaliśmy w zamian za to właśnie tą głowicę. I pokażę wam, jak głowica DCC wygląda, bo co prawda nie wolno jej brać do rąk i tak dalej. Ta jest oczywiście uszkodzona, bo nasz DC-10 jest już naprawiony. A więc to jest ta stara głowica, która w nim była. I tutaj mogę wam zaprezentować głowica do DCC obrotowa, bo oczywiście autorewers Technicsa. Tak to właśnie wygląda. Tych głowic oczywiście nie wolno brać do ręki, nie wolno ich dotykać, nie wolno ich rozmagnesowywać. Są bardzo, bardzo skomplikowane głowice, wielościeżkowe i analogowe, i cyfrowe, bo ta technologia pozwala odtwarzać też kasety analogowe, więc no, jest to ogromne ryzyko, jeżeli chodzi nawet o naprawę tych sprzętów. Nie można tego dawać, że tak powiem, osobom niedoświadczonym z technologią DCC, bo można tą głowicę uszkodzić. I tak właśnie było w przypadku tego Technicsa. Osoba, która go próbowała naprawić, najprawdopodobniej też uszkodziła tą głowicę. Ona była najprawdopodobniej dobra. Ale tak jak mówię, odnaleźliśmy prawdziwy skarb, czyli serce tego urządzenia. I
Ta głowica trafiła do Polski, no wiadomo, w latach 90. przeleżała 30 lat w szufladzie, bo po prostu te urządzenia w tamtych latach się jeszcze nie psuły i nigdy nie została wykorzystana, przez co na szczęście pan Piotr jej nigdy nie wyrzucił, zostawił. Otrzymaliśmy również jeszcze trochę innych gadżetów Technicsa z tamtych czasów, będziemy je również pokazywać, jak paski, piloty do Walkmanów, takie rzeczy, coś co zostało po jego serwisie Technicsa kiedyś. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna pamiątka i bardzo fajne eksponaty muzealne, oryginalne z tamtych czasów. Czy technologia DCC ma dzisiaj jeszcze jakikolwiek sens? Czy jej ratowanie ma sens, jeżeli chodzi o dłuższe użytkowanie tych urządzeń? Oczywiście, że tak, jeżeli jest to dobrze przeserwisowane. I tu oczywiście również pozdrowienia dla Rafała z Warszawy, do którego oczywiście zaraz ta głowica razem z tym magnetofonem trafiła tego samego dnia, który poświęcił swój czas na przeserwisowanie tego. Oczywiście powiem wam, że naprawdę w wielkim napięciu czekałem na telefon od niego, czy ta 30-letnia głowica z kartonika zadziała, czy ten sprzęt ruszy i czy będziemy mogli się cieszyć nim u nas w muzeum, jak również, że tak powiem, będziemy mogli go zaprezentować w jednym z kolejnych odcinków. I powiem wam, że jak telefon zadzwonił, zobaczyłem na wyświetlaczu Rafał, to mówię, i teraz się okaże, cała prawda wyjdzie na jaw. Okazało się, że była sprawna, naprawdę fenomenalne uczucie. Czy można to serwisować? Jeszcze raz wracam. Tak, dlatego tutaj mamy dwa urządzenia, które wyglądają prawie że identycznie. Czyli Philips 900 i Technics RS DC10. Bliźniacze dwa urządzenia. Oczywiście, no, nie ma co ukrywać, że Philips nie jest tak bardzo popularny wśród, jakby powiedzieć, kolekcjonerów, muzealników, czy jakby nas wszystkich nie nazwać. No jest z wyglądu no prawie identyczny, ale jednak nie tak ładny jak Technics i nie jest tak bardzo pożądany jak Technics, ale są to dwa bliźniacze urządzenia. Dlatego możemy te Technicsy serwisować przy pomocy właśnie tych Philipsów, które można jeszcze nadal znaleźć w miarę tanio, od powiedzmy tam 100 paru euro. Można takiego Technicsa kupić i ewentualnie głowicę przełożyć, czy płytkę, jeżeli któraś jest uszkodzona, bo problemem tych urządzeń są kondensatory, które po prostu bez względu na to, czy to urządzenie jest w kartonie nadal nieużywane, czy stało na półce nieużywane gdziekolwiek, czy było używane, one po prostu po latach wylewają. Niszczą całą strukturę elektroniki i uszkadzają na końcu głowicę. Jeżeli oczywiście dochodzi do jakiegoś zwarcia. Więc jeżeli macie gdzieś to urządzenie jeszcze nie przeserwisowane, a działające, bo chodzą, no to nie trzeba. Nie, trzeba je wysłać, trzeba przeserwisować, wymienić te kondensatory, bo po prostu to urządzenie ulegnie uszkodzeniu. I dlatego te Philipsy są bardzo poszukiwane z tego względu, żeby właśnie naprawiać przy ich pomocy Technicsy. Pokażę wam za chwilę, jakie są objawy tej choroby, czyli uszkodzonej głowicy. No i oczywiście zaprezentuję dźwięk z tych magnetofonów, jak również postawiłem tutaj jeszcze DC8 Technicsa, bo to są, jakby powiedzieć, technologia ta sama, ale z wyglądu oczywiście zupełnie coś innego, więc mam nadzieję, że może uda mi się was przekonać trochę do tej technologii. Jeżeli chodzi o tryb właśnie serwisowy, to tak samo w Technicsie, jak i w Philipsie wygląda to w ten sposób, że wciskamy stop i play jednocześnie i musimy włączyć zasilanie i wtedy mamy tutaj tryb serwisowy. Klawiszem tutaj time możemy sobie przechodzić, sprawdzać wszystkie funkcje tego magnetofonu, czyli wyświetlacz i tak dalej. Są różne tutaj funkcje. Mnie interesuje tutaj dokładnie ta i w momencie, kiedy wciśniemy play,
pojawiają nam się tutaj różne błędy. I tak samo, gdy przejdziemy jeszcze funkcję dalej, o, tu również pojawiają nam się jedyneczki i zera, a powinny być tutaj w tym miejscu same zera, bo to jest właśnie odpowiedzialne za tryb głowicy. Wszędzie wszystkie te tryby możemy właśnie sprawdzać przy pomocy tutaj klawisza play. Oczywiście kaseta musi być w środku. Jeżeli zrobimy dokładnie to samo z naszym Technicsem, i włączymy tutaj play, to tu mamy same zera. Od czasu do czasu pojawi się gdzieś jedynka, ale to jest tylko i wyłącznie, że no, gdzieś tam może taśma nie dochodzi do głowicy. To się może pojawić, ale wszędzie powinny być zera. To oznacza, że głowica jest dobra, że cały system tutaj właśnie odtwarzania cyfrowego jest prawidłowy, a nie tak jak było to widać właśnie. O, weźmiemy tu jeszcze raz może tego dla porównania. Zupełnie coś innego widać, prawda? I dlatego włączymy go. I dlatego dobrze jest, jeżeli byśmy chcieli sprawdzić przed kupnem, no to oczywiście możemy sobie ten tryb serwisowy sprawdzić u kogoś, jeżeli urządzenie działa i było używane jeszcze niedawno, a jeżeli od dłuższego czasu było nieużywane całkowicie, no to oczywiście lepiej go do prądu nie, do zasilania nie włączać, lepiej najpierw go przeserwisować i dopiero później się tym urządzeniem cieszyć, bo przy włączeniu możemy po prostu uszkodzić coś. No, te kondensatory niestety we wszystkich, bez wyjątku, czy to jest Marantz, czy to jest Philips, czy Technics, wszędzie one wyciekają. A teraz przejdziemy trochę do... pocieszymy się trochę dźwiękiem z tego urządzenia. Wyjdę może z trybu serwisowego, czyli włączymy go jeszcze raz. Powiem wam, że dźwięk DCC jest bardzo przyjemny. Jest to technologia, myślę, dla osób, które no, chcą mieć kasetę i jednocześnie mieć trochę inną kasetę niż ta zwykła kaseta magnetofonowa. Pokażę wam właśnie, jak wygląda kaseta DCC. To jest kaseta DCC. Jest to magnetofonowa taśma, znaczy szerokości magnetofonowej taśmy kasetowej. Dlatego można tu odtwarzać zarówno stare kasety, jak i właśnie te DCC. Oczywiście długości tych
nośników to były 60, 75, 90 minut i oczywiście posiadają tutaj również autorewers, co jest też bardzo fajne. Ja to bardzo lubię, wszystkie urządzenia z autorewersem. I można było oczywiście dodawać też tutaj tytuły. Tutaj tytuł nie jest dodany albumu, ale wszystkie oryginalne kasety, bo można było, wyszło zdaje się 1200 tytułów na DCC różnych zespołów, wykonawców, to oczywiście tam mamy wszystkie tytuły i zarówno tytuł albumu, jak i tytuł utworu na wyświetlaczu. Oczywiście można dodawać to też ręcznie. Jest to no, dość skomplikowane, nie jest aż tak proste i tak łatwe jak w minidysku, gdzie można było podłączyć klawiaturę i z klawiatury często wpisywać. No ale taka możliwość istnieje. Także nasz DCC-10 pięknie odtwarza, pięknie pracuje. Jest naprawdę pięknym eksponatem muzealnym. A u góry tutaj mamy DC-8, czyli można powiedzieć magnetofon tradycyjny, bo kieszeń otwiera się jak w magnetofonie kasetowym. No i ten piękny świecący napis DCC Technicsa, no nie da się ukryć, że Technic zrobił po prostu piękne rzeczy, naprawdę. Urządzenia wizualnie bardzo ładne. Będę chciał zrobić jeszcze jeden taki odcinek o Technicsie, bo wydaje mi się, że jednak oprócz naszej polskiej Unitry, Diory i tak dalej, z którymi to urządzeniami jesteśmy bardzo związani sentymentalnie, to Technics również zalicza się do tych urządzeń, które po prostu z nami są związane z naszą młodością. I mimo, że można o nich mówić najróżniejsze rzeczy, że były dobre czy niedobre, czy miał dźwięk taki czy inny, to jednak sentymentalnie oczywiście gdzieś tam w naszym sercu mamy słabość do nich. I chciałbym zrobić taki program o wielu formatach, bo Technics mi się wydaje chyba nawet jako jedyny produkował urządzenia najróżniejszych formatów, czyli właśnie DCC, DAT, oczywiście płyta kompaktowa, wszystkie te urządzenia, L-kaset, o, na przykład, bo przecież wielu producentów nie robiło L-kaset. Sony mamy L-kaseta, był odcinek o tym oczywiście, a Technic zrobił to wszystko, bo na przykład producenci, nie każdy odważył się, czy nie każdy chciał produkować te wszystkie formaty, minidysk, a Technics we wszystkich tych formatach brał udział, więc byłby, mi się wydaje, też fajny odcinek na ten temat, pokazać te wszystkie formaty razem, więc będziemy do tego oczywiście wracać. DCC ratujmy, jest ich naprawdę coraz mniej, jest coraz trudniej o nie, więc warto wyszukiwać jeszcze te perełki, które się na rynku pokazują. I oczywiście kasety również nowe, można jeszcze kupić DCC kasety, także możemy się nimi jeszcze cieszyć i możemy jak najbardziej ich używać, i jeżeli są przeserwisowane, będą nam na pewno jeszcze długi czas służyć. Dla wszystkich wytrwałych, którzy obejrzeli ten odcinek do końca, no to oczywiście jeszcze będą paczki. W dniu dzisiejszym będziemy otwierać, w tym odcinku będą, także zachęcam do pozostania jeszcze. No i jeszcze raz podziękowania dla wszystkich, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wzięli ogromny udział, że ten odcinek mógł się odbyć, czyli mamy prawdziwy skarb, odnaleziony klejnot, można powiedzieć, serce tego urządzenia, być może jedyne w Polsce, jakie było, nie wiem, jeżeli
ktoś coś wie na ten temat, może oczywiście w komentarzach napisać. No i oczywiście dzięki Rafałowi, który jest, że tak powiem, cały czas chętny do tego, ażeby te urządzenia tak wspaniale serwisować. A teraz zapraszam na otwieranie paczek. Dzisiaj mamy dwie paczki. Pierwsza od pana Wacława, Głogów Małopolski. A druga paczuszka jest od pana Piotra z Krakowa. Zaczynamy od tej paczki. Bardzo ciekaw, co w środku mamy. Mamy jakieś instrukcje stare, zdaje się, i katalogi, naprawa magnetofonów, nasza polska Unitra na zdjęciu, Bolesław Kubański, bardzo ciekawa książka z dawnych lat. O, i mamy liścik do nas. Dzień dobry Pani Agnieszko i Panie Romanie. Jestem od jakiegoś czasu Państwa widzem. Cieszę się jako miłośnik starego audio, że taki kanał jest, więc dorzucam swoją cegiełkę do kanału i muzeum. Chcę przekazać moje sprzęty, może nie idealne, bo potrzebuję wiadomo lekkiego serwisu, ale może się przydadzą. Pozdrawiam, Wacław z Głogów Małopolski koło Rzeszowa aż. Dziękujemy Panu bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście karteczka trafi do naszych zbiorów listów od naszych widzów. No, sama książka się oczywiście na pewno przyda. No i tutaj mamy różne ciekawe schematy. Nie wiem, czy one są dokładnie wszystkie opisane. Trzeba będzie je na pewno zeskanować i wrzucić na stronę, bo widać, że są to schematy już na pewno wiekowe. Schemat ideowy stereofonicznego samochodowego odbiornika radiowego Virage 5. Zobaczcie, jaki fajny. Virage 5. Któż z nas nie pamięta radia samochodowego Virage 5? Safari. To były piękne, piękne urządzenia. Dziękujemy bardzo serdecznie. No, jestem bardzo szczęśliwy z tych wszystkich schematów. Staramy się je pomału dodawać, ale no, czas niestety nie gra na naszą za bardzo korzyść i ciągle go jest mało, bo mamy tych schematów bardzo dużo. No i jeszcze kolejne do skserowania, a chciałbym, żeby ta strona miała wszystkie schematy na świecie. No ale oczywiście, czy to się uda, tego nie wiemy. Tu mamy jakieś urządzenie marki Sony, już widzę. Sony. Jeszcze ze starym znaczkiem, naklejką Sony po lewej stronie tutaj, także jest to urządzenie ze starych dobrych czasów, TC-FX330, bardzo ładny. Będziemy oczywiście serwisować, robić program w kolejnym programie o Sony. Pewnie on się pojawi. O, Sanio. To mi wygląda na Walkmana, jeszcze w oryginalnym pudełku. Zobaczcie, Sanio Walkman. Bardzo ładny, niezniszczony. No i oczywiście to, co najważniejsze, czyli opakowanie z tamtych czasów. Mamy chyba tylko dwa Walkmany mamy, czyli to będzie trzeci w oryginalnym opakowaniu. Świetne, naprawdę bardzo piękny eksponat muzealny. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze mamy coś tutaj włożone. Coś w miarę ciężkiego. I też już widzę, że pisze na tym Sony. Zdaje się, że jest to tuner od wieży Sony.
Tak jest. Tuner stereofoniczny do wieży Sony z okrągłym przyciskiem. I zdaje się, że właśnie tak teraz sobie myślę, nie wiem, czy nie brakuje nam właśnie tego tunera do naszej wieży Sony, której jeszcze oczywiście nie prezentowałem, bo jest, patrzę na nią co prawda, ale ona jest nie do wyjęcia. Jest tak daleko zastawiona, więc myślę, że ten tuner będzie idealny do tej wieży. Także dziękujemy bardzo serdecznie za te piękne eksponaty. Bo sprzętu, jak się okazuje, było produkowane bardzo, bardzo dużo i z tej to przyczyny zebranie ich wszystkich oczywiście jest całkowicie niemożliwe, ale robimy co możemy przez te ostatnie 40 lat, ale oczywiście zawsze brakuje jakiegoś segmentu do jakiejś wieży, bo oczywiście tych modeli było bardzo, bardzo dużo. Wielkie podziękowania dla pana Wacława. A tu mamy paczkę od pana Piotra z Krakowa. Zapakowane tutaj bezpiecznie. No, to rozwiązanie jest dla nas bardzo, bardzo dobre, gdyż nie jest to styropian, który potem ciężko nam tutaj odkurzyć, więc dziękujemy przy okazji za wykorzystanie wszystkich innych możliwości pakowania, bo styropian jest jakby trudniejszy do opanowania. I mamy kolejny magnetofon marki Sony. Zobaczcie, jaki ładny. Dwukieszeniowy TC. I to jest WR570, jeżeli dobrze zdążyłem podejrzeć. 570. W bardzo ładnym stanie. Dwa razy autorewers. Ale fajny. Naprawdę. No. Stan z przodu, rzekłbym, prawie że idealny, bo wystarczy go tylko wyczyścić, umyć, bo to jest tylko i wyłącznie tutaj trochę kurz. Góra też jest w bardzo dobrym stanie, więc oczywiście trafi na serwis oraz do naszego programu kolejnego, ale to też jeszcze nie jest wszystko, bo mamy jeszcze płyty. I tutaj widzę wielki napis Tone Press. O! Czyli nasze polskie płyty, single Martyna Jakubowicz. Słuchajcie, Republika, Układ Sił. Azyl P. No jest to naprawdę piękny prezent, kombi, dużo naszych polskich zespołów. No, ale jest też Level 42, Marek Biliński, o, który tutaj, Marka Bilińskiego, nigdy nawet nie widziałem tego wydania. Marek Biliński, Ucieczka z tropiku, fenomenalny, w bardzo pięknym stanie. Bo naprawdę okładka jak nowa. Los Lobos. Czyli mamy i zagraniczne, i polskie wydania TSA. No, teraz niedawno zmarł jeden z członków TSA. Wielka szkoda. Lombard. Szklana pogoda. Dużo polskich właśnie fajnych, to te polskie są naprawdę wielką moją radością, bo ich jest najmniej w tej chwili. A tu mamy Lady Punk, słuchajcie, zdaje się, że w języku angielskim. Po angielsku. To jest też ciekawe.
Stevie Wonder, Lambada, Kaoma. Słuchajcie, pamiętacie Kaomę i Lambadę, rok 1989, jeżeli dobrze pamiętam. Jeden z największych przebojów. Kurczę, Kaoma, Lambada. Ja nie wierzę. Piękne płyty. Piękne, naprawdę. Tina Turner. Kolędy polskie, czerwone gitary, czyli jest co oglądać. Klaus Mittwoch, o, Wham, George Michael i Foreigner. No, będzie co słuchać, będzie co zrobić, żeby może zrobić program znowu o gramofonach, które jeszcze nie były pokazywane. Trzeba będzie może nasze gramofony odkurzyć i przy okazji pokazać te płyty. Sprawdzę jeszcze, czy czegoś nie przyoczyłem. Ale zdaje się, że już wszystko zostało wyjęte. Także dziękujemy bardzo serdecznie panu Wacławowi, panu Piotrowi za te wspaniałe eksponaty do naszego muzeum. Zostaną oczywiście opisane i na naszej stronie zawsze możecie obejrzeć. Tam jest również zawsze napisane, od kogo to do nas dotarło i podziękowania. Także staramy się oczywiście to wszystko katalogować. Jeżeli chcecie je obejrzeć, to nasza strona wehikumyśliwczasu.com. Dziękujemy też wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na naszym i wasze zresztą też muzeum stacjonarne naszych przyszłych pokoleń, abyśmy mogli to wszystko zachować dla nich, aby mogli zawsze oglądać i podziwiać to, co nasze pokolenie, o czym nasze pokolenie tak naprawdę marzyło. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie za wszystkie komentarze i zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia.